Dobro. Witam was w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy chcieli od świętego Franciszka z Asyżu wziąć taką małą lekcję pokory. Myślę, że wszyscy znamy dobrze takie pojęcie fałszywej pokory, że kiedy niby ktoś Mówi w sposób, mówi o sobie w sposób taki, który wydaje się taki pokorny, uniżony, skromny, ale tak naprawdę jest osobą, która w której sercu jest coś zupełnie, zupełnie innego że to jest tylko na zewnątrz, tylko na pokaz. To nieraz jest bardzo łatwo sprawdzić nieraz życie to weryfikuje nieraz, nieraz my to widzimy też, kiedy wystarczy jakiś, jakiś drobiazg. Kiedy, kiedy coś idzie nie tak, nie pomyśli takiego człowieka, czy nas samych, i wtedy to, co wydawało się tą pokorą, okazuje się fałszywe i pęka jak taka, taka medlana bańka. Generalnie mamy, mamy, mamy problem z tym, jeżeli do tego dołożymy jeszcze taką, taką naszą duchowość, to jak powinniśmy myśleć o sobie. I myślę, że często mamy taki problem. Z tym, jak patrzeć na siebie, jak reagować na, na dobre rzeczy, które są w naszym życiu, jak reagować na pochwały, jak przyjmować w sposób właściwy to, że ktoś coś dobrego mówi na mój temat. No bo z jednej strony powinienem być pokorny, z drugiej strony pewne rzeczy są prawdą po prostu. Nieraz tak się myśli właśnie w duchowości, że, że pokora polega na tym, że trzeba tak, tak źle o sobie myśleć. I źle o sobie myśleć i właśnie negować, i zaprzeczać wszystkiemu, i, i podkreślać tylko to, co jest jakąś taką, taką naszą słabością. Spróbujemy właśnie tutaj troszeczkę dzisiaj popatrzeć na, na świętego Franciszka. Też przy okazji zaledwie jednego, jednego epizodu z jego życia, ale myślę, że, że on też może być dla nas taki, taki cenny. Cenny może być Franciszek, bo z jednej strony. Rzeczywiście on, on, on jest, jest, jest pokorny, jest skromny i podkreśla bardzo często, nie tylko swoimi słowami, bo to może byłoby najłatwiejsze, ale też sposobem w jaki żyje. On podkreśla to, że jest, że jest mniejszy, że, że chce się utożsamiać z tymi, którzy są najniżej. Podkreśla swoją taką niegodność, podkreśla swoją grzeszność, podkreśla to, że jest słaby. W ogóle temu, temu nie zaprzecza. Mówi o tym bardzo otwarcie i ma, ma świadomość, że ta jego kondycja po prostu jest taka, jaka, jaka jest. Ale równocześnie, będąc takim, i rzeczywiście on jest do tego, może święcie przekonany, ale równocześnie Franciszek widzi w tym wszystkim, jak mimo wszystko Bóg go prowadzi jak Bóg się nim posługuje. I, i, I Franciszek tutaj nie wzbrania się, ale pozwala właśnie, że nawet pozwala na to, żeby Bóg, nawet takiego grzesznika, kim on jest, żeby Bóg prowadził. Jest to taka historia w życiu Franciszka, kiedy jeden z braci przychodzi do niego i zadaje mu właśnie na ten temat pytanie, o, to, o tę pokorę pyta. Znaczy, nie pyta wprost pokory, odpowiedź jest pokorna, ale pyta Franciszka tak, mówi, mówi, dlaczego za tobą idzie cały świat? Dlaczego wszyscy cię słuchają? Dlaczego wszyscy chcą Cię naśladować? Dlaczego, dlaczego za tobą? Przecież nie jesteś ani piękny, ani mądry, ani jakiejś wiedzy nie masz, nie jesteś kimś szlachetnie urodzonym. Co takiego jest w tobie, że, że inni ludzie mówią o tobie, chcą iść za tobą, jesteś w centrum często ich, ich uwagi, tam, gdzie się pojawiasz. I Franciszek odpowiada w taki sposób, mówi tak najprościej mówiąc, streszczając jego odpowiedź, która, która wprowadziła wzdumienie, która urzekła tego, tego brata, który zadał mu to pytanie, urzekła swoją pokorą, ale Franciszek mówi właśnie w taki sposób: mówi, właśnie dlatego, że taki jestem, Bóg mnie wybrał. Bo jego oczy, które, które patrzą na świat, i widzą wszystkich ludzi, nie znalazły nikogo, który byłby bardziej grzeszny, bardziej nienalający się niż ja. Właś, właśnie dlatego, że jestem słaby. Przez to Bóg chce objawiać swoją chwałę, przez to, że używa, używa takich ludzi. Nawet mnie, który jestem takim grzesznikiem. I to, to jest piękne. To, to jest synteza bardzo ciekawa, którą Franciszek nam proponuje. Synteza w takim, w takim sposobie patrzenia na siebie. On, on mając świadomość siebie, równocześnie on, on nie gardzi sobą, nie gardzi swoją przeszłością, nie gardzi tym, jaki, jaki jest, mimo że to jego życie pewnie gdzieś tam na początku było, było grzeszne, ale on nie wraca do tego. Był, jaki był, przeżył moment nawrócenia. I, i, I on, on nie, nie ma potrzeby do tego wracać, on, on nie przypomina Panu Bogu na każdym kroku. Że, że jest zły, że się nie nadaje, że Bóg powinien kogoś innego wybrać, że Franciszek na to nie zasługuje i, i to zadanie, które Bóg mu jakoś wyznaczył, że to jest ponad jego siły i on, on nie chce w tym uczestniczyć, bo, bo po prostu po ludzku się nie nadaje i jest niegodny. Nie. Franciszek może ma taką świadomość, ale, ale, on, ale o wiele większe jest to, że, żeby poddać się Panu Bogu, żeby dać się prowadzić, uwierzyć, że Bóg jest w stanie. Yy, nawet takiego człowieka użyć. To jest franciszkowa odpowiedź. To, to jest pokora. To jest, to jest piękna definicja pokory. Bóg, który, który może mnie użyć, takiego jaki jestem teraz, znając całe moje życie, patrząc na moje serce, patrząc na moją historię, patrząc na moją przeszłość, na moją grzeszność. Nie muszę stawać się kimś innym po to, żeby dać dopiero. Możliwość Panu Bogu przyjścia do mojego życia i używania mnie, działania w Nim. I to, to, jest, to jest prawdziwa asceza, to jest prawdziwa pokora takie pokorne patrzenie, patrzenie na siebie nie zaprzeczenie sobie, nie takie patrzenie, że, że mnie już nie ma, jest tylko Pan Bóg. Nie, ale właśnie to, że, że poddaję się, że uznaję, że Bóg jest w stanie działać nawet we mnie. Nawet przeze mnie, nawet mną się jest w stanie posłużyć. To, to, to jest ta teza, że zgadzam się z Bogiem, zgadzam się z sposobem, w jaki Bóg patrzy na moje życie. I nawet tam, gdzie mi się wydaje, że ja do pewnych rzeczy tak po ludzku no, no nie dorastam. I nieraz chciałoby się powiedzieć, tak jak Franciszek powiedział, że no, w pewnych rzeczach jestem, jestem najgłupszy i najbardziej grzeszny, ale w jakiś sposób Bóg chce właśnie takiego człowieka wybrać, więc ja mu. Nie staje na przeszkodzie. To jest, to, 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 to jest pokora, i z tego biorą się wielkie rzeczy w naszym życiu. Do tego jesteśmy zapraszani, żeby, żeby Bóg mógł działać w naszym życiu. Franciszek w jednym z takich, takich napomnień, z takich zachęt, które kieruje do swoich braci, on mówi takie słowa: Wielki wstyd dla nas, dlatego że, że święci dokonywali wielkich rzeczy, wielkich dzieł, a my chcemy zyskać sławę, zyskać cześć tylko przez to, że, że opowiadamy o nich. Że nie robimy tego, a opowiadamy o tym jedynie. Więc jakby zanie, zaniedbanie, istotą tego zaniedbania jest nie, nie mówienie oczywiście, ale istotą zaniedbania jest to, że, że naprawdę jesteśmy w stanie, jesteśmy zaproszeni przez Boga do robienia wielkich rzeczy, do robienia pięknych rzeczy, do bycia Jego narzędziami. E, a, a nie robimy tego, nie realizujemy, a często nie realizujemy właśnie, właśnie z takiego z takiego powodu, z takiej, z takiej fałszywej pokory, że nam się wydaje, że, że nie potrafimy, że, 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 że nie zasługujemy i w ten sposób dajemy jakoś taką, taką zaporę Bożemu, Bożemu działaniu. Myślę, że to jest, to jest cenna cena wskazówka, praktyczna bardzo, e, Franciszkowa, która, która może nam troszkę pomóc inaczej patrzeć na nasze życie w niektórych sytuacjach, czego, czego wam i sobie, sobie życzę. E, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem.